Na tych przykładach, które tutaj napisałem, przećwiczymy sobie teraz rozkładanie wielomianu drugiego stopnia na czynniki. Żeby to wykonać, to zaczniemy od takiego przygotowawczego ćwiczonka. Obliczmy sobie, co to będzie x dodać jakaś stała a, pomnożone przez x dodać jakaś inna stała, nazwijmy ją b. No, jak wykonam takie mnożenie, to dostanę oczywiście wielomian drugiego stopnia, no bo x razy x da nam x kwadrat. Potem ją x razy b, dodać a razy x, no to mogę wyciągnąć x, za nawias napisać to razem, że to będzie a dodać b razy x. No i dodać a razy b, no to jest a razy b. No i teraz widzimy, że to, co tutaj mamy, to jest taka forma wielomianu kwadratowego. W obu tych przykładach to jest właśnie taka forma. No a chcielibyśmy mieć taką formę, która tutaj jest u góry. Taką iloczynową chcielibyśmy z tego otrzymać. No to widać, że wystarczy, że odgadniemy te parametry A i B. No, a żeby je odgadnąć, to musimy porównać z tymi współczynnikami, które tutaj są w tych przykładach, czyli na przykład minus 14 to jest ten współczynnik, który mnoży X, czyli to jest suma tych parametrów A i B, czyli A dodać B musi być równe minus 14 w tym przykładzie. No a ten współczynnik to jest iloczyn, czyli a pomnożone przez b ma być równe 40. No i teraz mogę spróbować odgadnąć te liczby. No z tej równości tutaj, tej drugiej wynika, z tej równości wynika, że one obie są tego samego znaku, że są tego samego znaku. Tego samego znaku. No bo albo obie są dodatnie, albo obie są ujemne, i wtedy iloczyn jest dodatni. No ale widzimy, że ich suma jest ujemna. No to jeżeli są obie tego samego znaku, no to nie mogą być obie dodatnie, bo wtedy ich suma też by była dodatnia, więc obie są ujemne. Czyli wiemy, że obie te liczby są ujemne. No i ich iloczyn ma być równy 40, a suma minus 14. No to łatwo widać, że jak wezmę na przykład a równe minus 10, a b równe minus 4 to będzie ok, bo minus 10 razy minus 4 to będzie 40, i minus 10 dodać minus 4 to będzie minus 14, czyli się zgadza. Czyli ten rozkład będzie taki, że to będzie x dodać minus 10 pomnożone przez x dodać minus 4. No tak to dziwnie zapisałem. Mogłem od razu napisać, że to jest x minus 10. Razy x minus 4. No ale żeby pamiętać o tym, że to jest x plus a, x plus b, no to napisałem to za pierwszym razem tak. No i mam rozwiązanie. To jest rozkład tego pierwszego wielomianu, tego po lewej stronie na czynniki. No i teraz możemy podobnie zrobić tutaj z tym drugim. Tutaj widzimy, że suma to jest minus 1. Tutaj jak nie ma żadnego współczynnika, to znaczy, że on jest 1. Jest minus, czyli jest minus 1, czyli tym razem. Suma tych parametrów jest równa minus 1, a ich iloczyn jest równy minus 12, czyli A razy B jest równe minus 12. No i tym razem ten iloczyn jest ujemny, no więc z tego wynika, że one są przeciwnych znaków. Te współczynniki A i B mają przeciwne znaki. Można napiszę tak, przeciwne znaki. Więc jeden jest dodatni, jeden jest ujemny. No i teraz widzimy, że tak, iloczyn ma być minus 12, a suma ma być minus 1. No 12, no to powiedzmy, że wezmę 3 razy 4. Weźmy 3 razy 4, tylko jeden ma być dodatni, jeden ujemny. To, żeby suma była ujemna, no to ten większy co do wartości bezwzględnej, czyli 4, muszę wziąć z minusem, czyli wezmę a równe minus 4, a b równe 3. No, i rzeczywiście to się zgadza, no bo 3 razy minus 4 to jest minus 12, minus 4 dodać 3 to jest minus 1. Czyli ten poszukiwany rozkład będzie miał taką formę, że to będzie x odjąć 4, już od razu tak napiszę, razy x dodać 3. Zachęcam Cię do tego, żeby wymnożyć te wielomiany, oba, i sprawdzić, że to rzeczywiście się zgadza. To znaczy, że po wymnożeniu dostaniemy te wielomiany, od których tutaj zaczęliśmy. No i oczywiście to wygląda jak, jak takie trochę czary Mary, czy ja tutaj odgaduję. No ale tu po prostu można popróbować, można przez sprawdzić, co by było, jakbym wziął plus 4 i minus 3. No to minus 12 by się zgadzało, ale plus 4 odjąć 3 to nie byłoby minus 1, tylko plus 1, czyli, czyli wtedy ten warunek nie jest spełniony. No i za każdym razem to jest tak, że tylko jedna para liczb spełnia oba te równania. No i po prostu przyglądając się i próbując różne. Rozkłady na, na czynniki i na sumę można spróbować ten rozkład odgadnąć.